osoby, które będą jako sędziowie, którzy będą kontrolować. Jeżeli ktoś będzie podbiegał, dostanę później informację zwrotną, kto to jest numer startowy, jest minuta karna za każdą taką sytuację doliczana do wyniku końcowego, więc się nie opłaca, naprawdę. Jeżeli by się okazało, że ktoś trzy razy został odnotowany, to jest dyskwalifikacja, więc bardzo proszę, żebyśmy maszerowali fair. Wiem, że taka pokusa jest w odbić, żeby iść troszkę szybciej niż się idzie, ale to jest rywalizacja, wymaga jednak też zachowania troszkę techniki. Teraz tak, pierwsza rzecz, sprawdzamy, czy wszyscy mamy chipy zamontowane na bucie. Kto nie ma chipa, nie będzie sklasyfikowany, to jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, po powrocie chipy są zwrotne, czyli będziemy je oddawać do pudełka na mecie. To jest ta informacja. Następnie zasady poruszania się na trasie. Ponieważ częściowo pojazdy na drodze mogą być dopuszczone do ruchu przez Straż Miejską i Policję, poruszamy się prawym pasem, idąc tutaj ulicą Sanbursztów i Lotniczą, idziemy prawym pasem. W momencie, kiedy wchodzimy na Aleję Tarnowskich, poruszamy się bądź chodnikiem, bądź drogą dla rowerów. Nawrót mamy na pętli autobusowej obok bowling klubu, wracamy częściowo tą samą trasą, czyli najlepiej wtedy już idziemy drogą dla rowerów. I na tym pierwszym takim darbie jest skręt na taką boczną uliczkę, która nazywa się 4 czerwca. Tam będzie osoba, która was tam skieruje. Tamtędy idziemy do ulicy Lęka, ulicą Lęka z powrotem wchodzimy na aleję, idziemy na ulicę Lotniczą. I wracamy tym samym miejscem tutaj do mety. Myślę, że nikt się nie zgubi. Na mecie będę prosił, każdy może się częstować wodą bądź... Woda bądź to jest, zawiesiłem, to jest Oshi albo tam jeszcze jakieś inne izotoni. Następnie każdy z nordikowców może otrzymać drożdżówkę później po zakończeniu w tym dworku, w tym budyneczku. Wasza deklaracja będzie o godzinie 13.30 mniej więcej, przed biegiem głównym, przed dekoracją. Nagradzone są wszystkie kategorie od 1 do 3, tak żeby o tym pamiętać. Co więcej? Chyba tyle. Jedzie przed wami pilot na rowerze, czyli pierwsze osoby patrzą na Ryszarda, nasz pilot. Nie można się zgubić na trasie. A tyle. Maczku, jeszcze mamy prośbę. Jak powiedziałeś o tych chipach, okazało się, że jeden z uczestników, który tu jest od 7 rano, nie wziął tego chipu, poleciał szybko do sekretariatu. To jest Marek, który nam pomaga przy organizacji. No to tak się czasami dzieje. A więc parę sekund, Marek jest naprawdę szybki. Już na pewno będzie wracał z sekretariatu. No to w wyniku tego, że jest naprawdę tutaj przy organizacji naszej całej imprezy, pomaga cały czas, no i zapomniał o sobie, to musimy to uwzględnić. Dobrze, jeszcze jedna informacja, za ostatnim uczestnikiem będzie jechać ambulans. Gdyby komuś się coś stało, zasłab, będzie ambulans na trasie za ostatnim uczestnikiem. Gdzieś tam u góry oczekuje i ruszy na trasie za wami. Jeszcze chyba jedna też rzecz mi do głowy tutaj przyszła. I to już odeszła niestety. Najważniejsze, jak to co Maciek mówił, technika, proszę Państwa, są rozstawieni. Ukryci sędziowie na trasie, a więc będą to sprawdzali. Nie ma żadnego podbiegania, bo to jest rzeczywiście zmora Nordic Walking, ale myślę, że już biegnie Marek, jest. Już biegnie, już go widzimy na schodach. Już będzie miał super rozgrzewkę. Dołoży do tych 5 kilometrów paręset metrów. Jeszcze tylko przypomnę, na mecie każdy otrzymuje medal za uczestnictwo. Medali jest 55, nie wiem ile z uczestników, ale pierwsze 55 osób otrzyma medal. Żebyśmy wiedzieli, jak będzie 56, no to już jest trochę kłopot. Trzeba i szybciej. Zależy nam, żeby zdążyć do godziny 12, bo o godzinie 12 jest główny. Więc idziemy takim zdrowym kropkiem. Dobra, gotowi jesteśmy. Marek jest? Tak, wszyscy są. Dobra. Dobra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start i poszli! I to jest prawidłowa odpowiedź. Poszli, proszę Państwa, na dystans 5 km w ramach mistrzostw Tarnowa Nordic Walking 2017.